Siemanko, bokserskie świry! Witajcie z powrotem na kanale Flix Boxing. Jest ze mną Marek po przerwie. Przywitaj się z widzami. A dzisiejszym tematem odcinka są trzy realistyczne kombinacje bokserskie. To był oczywiście żart. I jeszcze parę słów wstępu, żeby ustawić całość w odpowiednim kontekście. Generalnie kombinacje bijemy po to, żeby kogoś trafić czystym ciosem. Dużo łatwiej jest komuś wsadzić czysty cios po kombinacji, no nie w kombinacji. Można sobie wsadzić 2-3 ciosy. Bardzo trudno jest trafić, zwłaszcza kogoś, kto umie boksować, pojedynczym ciosem. Dlatego bijemy seriami i kombinacjami i mój przekaz jest taki, żebyście zaczynali luźnymi, długimi ciosami. W tym celu najlepiej się sprawdzą ciosy proste, no nie? Wszystkie kombinacje starajcie się zaczynać od ciosów prostych, dopiero potem wsadzać haki albo sierpy. Ja jeszcze dodam od siebie, że nie wszystkie ciosy są po to, żeby doszły do celu. Niektóre ciosy mają po prostu coś przygotować. Mamy nimi oszukać przeciwnika, zrobić jakiś zwód. Na przykład bijemy 4 czy 3 ciosy w serii po to, żeby trafić tylko jedno. I kombinacja numer 1, czyli lewy, prawy, lewy sierp, lewy, prawy, lewy sierp, zwód i lewy hak na tułów. Ważne jest to, żeby te pierwsze ciosy były luźne, na pełną długość, a żebyśmy my stali na tylnej nodze, no nie? Otwieramy swojego przeciwnika tak jak ostrygę. Zobaczcie, otwieramy go luźniutko, pach, 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 pu, i ponowienie. Jest luźno, luźno, daleko i dopiero. Coś takiego. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Kombinacja numer 2. Znowu, zaczynamy od ciosów prostych. Długie ciosy proste, żeby przygotować przeciwnika na mocny cios, no nie? Dobra, jedziemy. Trzy ciosy proste, lewy, prawy, lewy i tak. I próbujemy go zaskoczyć ciosem na dół, no nie? Cały czas patrzymy się mu w oczy, bijemy. Pa, garda. Ha! Ha! Jeszcze raz, garda. Patrzcie, długie ciosy proste, możemy uderzyć albo hak, albo prosty wcisnąć pomiędzy łokcie. Kombinacja numer 3. Zaczynamy nietypowo, bo od tylnej ręki bijemy prawy prosty pojedynczy. Weź gardę podwójną. Bijemy pojedynczy prawy. Bijemy pojedynczy prawy prosty. A potem po chwili przerwy lewy, lewy, prawy. I potem dokończamy ciosami na dół. Jeszcze raz, patrzcie. Próbujemy kogoś pach i potem pach, 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 pach. Czyli zaczynamy tylną rączką. Puch, a potem bijemy od razu lewy, lewy, prawy, pach, pach. To jest też taka kombinacja, którą możecie zaskoczyć, bo rzadko kto bije prawy prosty, a potem bije dopiero właściwą kombinację, no nie? Zazwyczaj prawa ręka, przynajmniej, dokładnie, rzadko kto zaczyna prawą ręką, przynajmniej w Polsce. Dlatego jeżeli chcecie się wyróżnić na polskim rynku, to po pierwsze, bijemy seriami, rzadko to się zdarza, zazwyczaj pojedynczy cios, żeby urwać głowę, a po drugie, zaczynajcie tylną ręką, no nie? I mieszajcie górę z dołem, tu. Najłatwiej jest kogoś, cała zabawa w boksie polega na tym, żeby łatwo jest obronić samą głowę. Albo łatwo jest obronić sam dół. Cała zabawa zaczyna się wtedy, kiedy musicie ochronić to i to, no nie? Dlatego tak samo, nie ułatwiajcie przeciwnikowi sprawy i bijcie raz na górę, papa, raz na dół, no nie? Puh. W ten sposób. Dobra, i to wszystko na dzisiaj, bo co za dużo, to niezdrowo. Pamiętajcie, że tak jak Bruce Lee powiedział, że nie boi się tego, kto trenował 10 tysięcy kopnięć, papa, tylko tego, kto trenował jedno kopnięcie 10 tysięcy razy. I w boksie, nawet na najwyższym poziomie, jest absolutnie tak samo. Nawet ci najlepsi bokserzy na samym szczycie, oni nie umieją robić wszystkiego. Oni po prostu to, co umieją, robią perfekcyjnie. Dlatego są mistrzami świata. Zobaczcie sobie takiego Kliczkę. On na przykład nie bił w ogóle praktycznie ciosów na dół, nie bił w ogóle prawego sierpa, a był mistrzem świata przez 10 lat. Albo Michalczewski. On bił głównie lewy prosty, ale robił to zajebiście. Chodzi o to, żebyście mieli jedną, dwie, trzy kombinacje wytrenowane na maksa, że chodzi po prostu o to, że to wy wybieracie moment. Że wszyscy na hali wiedzieli na przykład, że Tyson nokautuje prawym podbródkiem. Ale to on wybierał moment.
bo on to miał tak wytrenowane, bił to tak szybko, tak mocno, a przede wszystkim umiał to uderzyć wtedy, kiedy jemu pasuje, no nie? To wy wybieracie moment. Dlatego ćwiczcie jedną kombinację aż do użygania, a będziecie mistrzami. Dobra, zapraszam do subskrybowania kanału, dawajcie kciuki w górę i piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia i Prince z wami.